Znowu nie ma co wrzucić na odcinek. Cześć, ja jestem Dawid, a to jak widzieliście po samej stawce z początku, no można się domyślić, że po prostu nie mam odcinków i po prostu nagrywam takie rzeczy, żeby zapełnić czas czasami i niektóre dni coś wrzucić, bo nie mam nic innego. No ale dobra, co tym razem? Tym razem jest jakim typem otaku jestem, więc nieco się dowiemy może na mój temat, co ja lubię może, czy coś, nie wiem, zobaczymy z czasem. A więc pierwsze pytanie, jakie tutaj mamy. Ile anime obejrzałeś całe serie, czyli na przykład jedna seria, to jak będzie, o tutaj mamy bardzo dużo grafik różnych. O, Bokuba to ma Tomodachi, czyli mamy tutaj Rias, mamy tutaj Another, mamy tutaj jeszcze oczywiście naszego detektywa z Death Note, mamy tutaj naszą Yuno, jedź postaci, Takara, Bokuba, Hadekina i nawet jest. O, coś mi brzmiało, mam tutaj jeszcze postać chyba, jak się nie mylę, albo tutaj różne są, Vegeta, tak, no, z Dragon Balla. Tu mamy nawet z Auno Exorcist, cholernie dużo postaci. Nie będę już wymieniał, bo to nie ma sensu aż tak zbytnio. No ale przyznam, że brakuje mi tu Akeno, nie widzę jej. Smutne, oj serias, to jest źle, nie podoba mi się to. One Piece nawet, mamy chyba Alchemista. Dobra, Dawid, idź tam. Ile serii obejrzeliśmy łącznie? 1 do 5 to jest strasznie mało, 6 do 15 to też całkiem malutko. 13 do 40 to nawet jeszcze, ale ja to jest za mało. Obejrzałem tak naprawdę o wiele, wiele więcej niż 40 nawet. 70 do 80 na ten moment, jak pamiętam, gdzieś tak między tym a tym gdzieś bym strzelał. Ile przeczytałeś mang? Teraz się dowiecie ciekawostki. Nie przeczytałem nigdy w swoim życiu ani jednej mangi, chociaż miałem do tego szansę, żebym mógł poczytać co nieco, ale jakoś tak ostatecznie nie skusiło mnie to. A więc ja jak najbardziej nie czytałem żadnych, chociaż mam tutaj zamierzam poczytać. I teraz pytanie, czy zamierzam? Aczkolwiek to się może tak wydawać, że nie, ale kiedyś jakbym może tam, wiecie, już kasy po nie miał tak nosów wydawać, to jak najbardziej może kiedyś przeczytam, ale tak naprawdę daleki cel i to tak nie jest takie coś, że aż chcę. Chociaż kiedyś mam zamiar, bo po prostu wiadomo, mam najbardziej już celuję w Classroom of the Elite, nie? Ale to bardziej nie może manga, ale to bardziej nowelka, aczkolwiek mi się wydaje, że manga, nowelka, jak powiemy tutaj w tym przypadku tego pytania, to można uznać to i to. A więc zamierzam kiedyś jakąkolwiek przeczytać, chociaż nie jest to w 100% pewne. Anime jakiego gatunku preferujesz? I teraz się dowiemy. Romanse, rzecz jasna, lubię komedii, dużo akcji i walki, yaoi. Co to tu yaoi, a gdzie jest Yuri? Albo hentai i tak dalej. No dobra, powiem wam tak, szczerze, prosto od serca. Jeśli chodzi o mnie, ja lubię komedię. Lubię jakieś troszeczkę jakieś walki czy coś, ale najbardziej w anime. Uwielbiam romanse. Często są bardzo dobrze ukazane i bardzo przyjemnie się je ogląda. Jak normalnego romansu nie jestem w stanie obejrzeć, bo to halo, to jakiś syf jest, nie? Na przykład takie polskie komedie romantyczne, nie? To jak najbardziej nigdy nie będę w stanie obejrzeć, ale powiem wam pod względem anime i tak dalej, jak najbardziej. Romanse są wspaniałą rzeczą, a więc romanse w tym przypadku jak najbardziej. I to jest mój ulubiony, że tak to ujmę, nawet gatunek. Która z wymienionych postaci lubisz najbardziej? Oho. Mamy teraz tutaj bardzo, bardzo dużo postaci. Nie wszystkie kojarzę. Mam tutaj Mirai Nikki, mam tutaj Death Note'a. Nie jestem pewien. Wiadomo, Tokyo Ghoul, SNK, Toradora. Nie kojarzę. To jest free postać, jak się nie mylę, z tych, gdzie pływali w wodzie. Noragami, Kuroshi i oczywiście Auno Exorcist. Powiem wam tak, ciężko to stwierdzić, ale powiem wam tak, Sebastian jest moim ulubionym bohaterem tutaj, chociaż przyznam, że Rina również polubiłem z Auno Exorcist. Yunogasa z Miraniki też jest bardzo ulubioną przeze mnie postacią, bo no, trzeba przyznać te akcje, to wszystko co ona tam robiła w tym Miraniki jest dosyć interesujące i powiem wam, że też bardzo ją polubiłem. El podpadł mi do gustu, jednakże nie aż tak bardzo. I powiem wam tak, Iki i Hiyori też bardzo fajnie wyszło w tym przypadku. Jak najbardziej trzy postacie głównie, Yuno, Rin i Sebastian. Powiem wam tak, Sebastian z Kurosza jest bardzo genialnym, jednakże Yuno mi się wydaje jako bardziej kobieca postać, bo Sebastian to tak trochę bardziej podjęło i by podpadło, nie? Więc damy ten, chociaż jakbym mógł, to bym dał tutaj tak naprawdę trzy opcje, mogli dać trochę więcej, to by było bardziej. Od kiedy oglądasz anime? O cholera. Od paru tygodni to jak najbardziej na pewno nie. Miesięcy również nie. Oglądam je od zakończenia trzeciej klasy gimnazjum, czyli gdzieś maj, czerwiec, to jestem teraz drugi, no to no, można powiedzieć nie miesięcy, a lat, paru dni nawet.
Od paru lat mi się wydaje, że to będzie najbardziej oczywista taka odpowiedź, chociaż to tak naprawdę parę, to dwa, no to aż tak dużo nie jest, to chyba para lat. Czy wiesz, co oznacza po polsku kuroshitsui? Nie wiem, jak to różnie czytają wszyscy, kuroshitsuji, kuroshitsui, albo kurosz po prostu. Ej, tak, kurosz oznacza w języku angielskim black butler, również oznaczającego, tak jakby to powiedzieć, takiego... może powiedzieć takiego czarnego lokaja, taki lokaj, wiecie, o co chodzi, nie? Żadnych rasistowskich żartów, jak najbardziej nie. Taki mroczny, można by powiedzieć, to ja wiem, co to znaczy, tak, no można by powiedzieć, tak mniej więcej wiem samo tłumaczenie tego, bo kuro to wiadomo, że czarne, a tutaj mamy również naszego lokaja w nazwie. Więc jak najbardziej, to jest mój ulubiony anime, więc jakbym tego nie wiedział, to bym się pogrążył w smutku. W jakim serwisie najczęściej oglądasz? Teraz dobre pytanie. Generalnie lokowanie ten, nie będę oczywiście żadnych reklamował, więc jestem na inny. Przyznam wam tak, na AO nie oglądam, na Shindenie nigdy, kiedyś może pierwsze anime czy coś, ale anime to też nie. Ja najbardziej oglądam w ogóle na innych stronach, jak może kiedyś opowiem bardziej szczegółowo na ten temat, ale na Shindenie i na tego typu stronach, chociaż nie mówię, że z nich nie korzystam. Często na przykład zerkam sobie na jakieś opisy anime tam, albo na przykład chociaż patrzę na przykład jakieś tam statystyki, czy jest lubiane, albo nie na Shindenie i tak dalej. Oraz również często patrzę, na przykład same anime szukam i tak dalej. Czyli ja z nich korzystam, ale nie pod względem do oglądania, tak powiem wam. To nie jest tak, że ja tę stronę ulewam bądź coś. Czy Avatar Legenda Anga to anime? Avatar, pamiętam, leciało to na innym kanale takim. I czy to było anime? To w sumie nie jestem pewien. Powiedziałbym, że tak naprawdę to chyba nie jest. Ale nie chcę powiedzieć, bo nie mogę się mylić, ale... Jak na moje to bardziej była taka animacja, ale mogę naprawdę się bardzo pomylić, bo kiedyś to oglądałem, taki był odcinek z dwa, ale nie tak dużo zbytnio. Wolę przeczytać mangę czy obejrzeć anime? No i tutaj właśnie ta sprawa, mangę nie czytam, ani nigdy nie czytałem, ale mam kiedyś zamiar się za jakąś wziąć, ale jak na razie jak najbardziej wolę obejrzeć anime, ja jakoś nim czytać nie za bardzo. Czy Pokémon to anime? No jasne, że to jest anime, jednakże nie powiem, ja tak mam swój taki sposób rozumowania tego, czy jest to anime, czy nie, bo ja takie tasiemców, tak jak mówię, takie, no nie zawsze biorę za jako anime, tylko niby anime, ale to jest za długie jak na moje, takie aż tak bardzo, nie? Aczkolwiek uznaję to, to jest jak najbardziej. Jestem starym otaku. Wygląda na to, że mam do czynienia z prawdziwym znawcą anime oraz mangi. No tak, nie powiedziałbym mangi tak średnio. Czemu to jest yaoi w ogóle w tle? Posiadasz ogromną wiedzę na ich temat, a notatek bardzo często czytasz je i oglądasz. Jesteśmy pełni podziwu. Ale ciekawy pokój, powiem wam. Czy niektóre rzeczy może są tu interesujące? Mam tutaj różne maski, które są dosyć fajne. Ale tu tego nie patrzymy tutaj. Tu też nie patrzymy tego pana, ale... Pani to może tam... Ale powiem wam, że kiedyś tak, może kiedyś zrobimy sobie jakąś taką fajną półeczkę z jakimiś nowelkami bądź mangami. Taką, wiecie, taką niedużą, ale zrobimy tak, wiecie. No, czy jestem starym otaku? No nie wiem, no na to wychodzi, że tak. 2 lata to jednak jestem trochę już chyba takim starszym. Aż takie 2 lata, no bym powiedział niepełne może nawet. A więc słuchajcie, mi się wydaje, że na tym możemy zakończyć ten materiał. Oczywiście możecie sugerować kolejne filmy i tak dalej w komentarzu, więc dziękuję wam za jego obejrzenie i tak samo zapraszam was do kolejnych, a więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Popatki.